Siema, chciałem wam opowiedzieć, bo właśnie go odebrałem z serwisu. Pewnie widzieliście na moim Instastory, jak jechałem z nim na przyczepce. No i chciałem się wypowiedzieć coś na ten serwis chwilę. Chciałem się coś na temat tego serwisu wypowiedzieć, bo był obowiązkowy po miesiącu, jak go kupiłem. Jeszcze na dodatek był płatny, to mnie najbardziej rozwaliło, że muszę go zawieźć, sam dostarczyć i jeszcze im zapłacić za to, że mi wymienią olej, wyczyszczą gaśnik, ustawią go i ustawią zawory. Jeszcze mi łańcuch naciągnął, bo miałem trochę luźny. I za to 120 zł chcą. No nie powiem, gdzie go kupiłem, u kogo, bo nie chcę robić reklamy. Pseudo czy jakikolwiek. No ale no to jest śmieszne. No ale póki co już chodzi ładnie. Pali. To teraz tylko sprawdzić, jak jeździ, nie? Mam nadzieję, że już nie będę miał z nim żadnych przygód. Kawałek się przejadę. Nie mogę za długich filmów robić, bo nie mogę ich ani wrzucić, ani... No najgorsze to jest wrzucenie, bo renderuje to już jest pikuś. A to spróbuję się na telefon tylko przerzucić i żeby było na szybko nawrzucone. Kawałek przejażdżki i tyle. Nie mam do niego żadnych zarzutów. No i nie gaśnie w końcu, nie? O to mi głównie chodziło. No i co więcej mogę powiedzieć? No to wszystko. Ja tu spróbuję nim trochę pojeździć i zobaczymy. Dzisiaj jest piątek, ale który? No postaram się dzisiaj wrzucić, jak nie to najpóźniej w sobotę będziecie mieć ten film. Bo to jest 2-3 minuty będą nagrania. Także trzymajcie się, na razie, cześć.